ludność! Przed front szyku! Marsz! Brawo! Wrót! Za mną marsz! Odszedł! Stój! W lewo! Wrót! Czołem, żołnierze! Czołem, panie prezydencie! Jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: pierwsze jest, słuchaj Izraelu. Wojna polsko-rosyjska w 1920 roku. W tej wojnie chodziło o zachowanie ducha polskiego narodu, o jego tożsamość, wierność wierze, dziedzictwo ojców. Tamta wojna miała zmienić nie tylko bieg historii naszej ojczyzny, ale także rozniecić ogień rewolucji w Europie. Zniszczyć jej dotychczasowy porządek. Przekreślić wielowiekowy dorobek chrześcijańskiej cywilizacji i kultury. Przyszły dalsze próby odebrania nam niepodległości i związania nas pętami niewoli. Rok 1939, straszna wojna, 1 września, a potem 17 września, a potem czasy powojenne i walka o zachowanie narodowej tożsamości. Oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
prosimy tych, którzy tam przebywają przed obliczem Boga, aby o nas pamiętali i nam pomagali na tej drodze. A teraz prośmy Boga, który jest dawcą wszelkiego dobra, aby nam błogosławił. Aby błogosławił naszej ojczyźnie, rządzącym, wszystkim, którzy walczą o wspólne dobro, którzy chcą tego dobra dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny. Módlmy się, abyśmy mogli iść drogami wiary, nadziei i miłości. Bo naszą siłą jest Bóg, bo naszą mocą jest wiara w Boga. To są te najważniejsze i najsilniejsze korzenie naszego życia wspólnotowego. Nie nasze w imieniu Pana, Boże, niebo i ziemię. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Żołnierza w Warszawie, wśród miejscowości wsławionych czynem zbrojnym oręża polskiego, wymieniony jest Łowczówek. Gorąco dziękuję za to, że swoją obecnością przyczynia się Pan do nobilitacji tego miejsca, do kultywowania pamięci o bitwie pod Łowczówkiem. Dzisiaj symbolicznie przyłączamy się do walk na wzgórzach pod Łowczówkiem. I dziękuję Wam za to, że tutaj jesteśmy, bo ważna jest nasza postawa. Ważne, żebyśmy miłość do ojczyzny nieśli w sercu, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Kiedy myślę dzisiaj o Polsce, to jestem dumny z legionistów spod Łowczówka. Niech ten dzisiejszy manifest patriotyzmu jeszcze bardziej uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe. Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję Panu za przybycie na to wzgórze, gdzie stoczono jedną z najkrwawszych bitew na początku drogi do Niepodległej, w miejscu zwanym patriotycznym sercem powiatu tarnowskiego, w roku, w którym cała Polska świętuje narodowy jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tu w Łowczówku my dziś jesteśmy, bo pamiętamy, że ofiara krwi przelanej za ojczyznę nie może pójść w zapomnienie. Stoję z Państwem tutaj, tuż
na progu w zasadzie 11 listopada, dokładnie 100 lat od dnia, w którym Polska odzyskała niepodległość. Tutaj, w tym tak bardzo szczególnym miejscu, stoję i śpiewam z Państwem nad tymi grobami. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I jako człowiek wierzący, który rzecz jasna w związku z tym wierzy także w świętych, obcowanie, zastanawiam się nad tym, co oni sobie myślą, kiedy patrzą na nas, tych 113 pochowanych tutaj, a w sumie ponad 130 w większości młodych chłopaków, którzy polegli wtedy w tej bitwie. Polegli wtedy w tej bitwie przecież nie mając wolnej Polski. Było warto, choć cierpiało. Było warto, choć przecież się bałem, bo tu toczyły się tak straszne walki, że dzisiaj nam trudno sobie to jest wyobrazić, jako ludziom, którzy nigdy w takiej sytuacji nie byli. Stając własną piersią w jej obronie, po to, by nikt nigdy więcej z mapy jej nie wymazał. To jest nasze wielkie zadanie. To jest nasze zadanie, które jest osadzone na fundamencie tych grobów, które tutaj dzisiaj stoją, i tej krwi, która w tą ziemię wsiąkła. Oni będą nas z tego rozliczali. Niech łaskawy, niech ma w swojej opiece nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. O zabranie głosu proszę pana posła Michała Wojtkiewicza, pierwszego starostę tarnowskiego, rozpoczynającego powiatowe zloty niepodległościowe w Łowczówku. Panie prezydencie, szanowni parlamentarzyści, ekscelencjo, księże arcybiskupie, szanowni kombatanci i tu drodzy mieszkańcy wszyscy, panie prezydencie, od 20 lat tak licznie gromadzimy się tutaj. Do apelu. Do apelu! Wzywam. Wzywam mężnych żołnierzy generała Tadeusza Kościuszki, legendarnych kostnierów chłopskich, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego oraz podchorążych Piotra Wysockiego i powstańców listopadowych. Wołam generała Józefa Bema i wszystkich tych, którzy walcząc z despotyzmem carskim, spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, bijąc się za wolność waszą i naszą na polach bitew w całej Europie. Przywołuję do nas uczestników i przywódców Powstania Styczniowego, a wśród nich Romualda Traugutta, Mariana Langiewicza, Ludwika Mierosławskiego oraz księdza Stanisława Brzuskę, których przykład dzielności największego poświęcenia stał się natchnieniem i inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków walczących o wolność i suwerenne państwo. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Broń! Kolby! Rozum! Do salwy honorowej! Trzema! Ładu! Salwą! Pan! Ładu! Salwą! Pan! Ładu! Salwą! Zabezpiecz broń, kolby, złóż.
przez pierś, broń. Pierwszy szereg, krok w tył, marsz. Na prawo, patrz.